Jeszcze raz, rozgrzewka głosu, rozgrzewka głosu, rozgrzewka głosu, rozgrzewka głosu. Zaczniemy od wczytania wszystkiego na oś czasu. Zaznaczamy sobie pliki, no ja mam tu te swoje. Wczytuję sobie wszystkie naraz. One się tu importują i od razu się znajdują na liście odtwarzania. Jeżeli wczytamy więcej niż jeden plik, to od razu na listę odtwarzania one nam się wczesowują, znaczy wstawiają. I teraz tak, musimy sobie zaznaczyć. Tu wchodzimy w te trzy stałki, zaznacz wszystko. Zaznaczamy sobie wszystko dzięki jednemu właśnie kliknięciu i teraz dodaj wybrany do osi czasu. Dodajemy sobie do osi czasu. To trochę trwa oczywiście, bo wszystkie pliki naraz się dodają. Jeżeli sobie tu rozszerzymy, to widzimy od razu, że mamy wszystkie te pliki, które nas interesują na osi czasu. Oczywiście możemy sobie skorzystać z gotowego wzorca, no ale pokazuję Wam, jak to można szybko, fajnie zrobić. Dwoma kliknięciami wstawić to. To jest pierwsza rzecz. Później sobie musimy zobaczyć, jaki mamy tryb, czyli jak te nasze pliki pasują do tego, co chcemy wypuścić później. Musi się to zgadzać. Ja akurat mam pliki takie, które mają rozdzielczość 1920x1080, czyli Full HD i częstotliwość 25 klatek na sekundę. Tu jest zaznaczony w właściwościach, jak wejdziecie sobie. Czyli muszę, de facto powinienem tu zmienić, bo mam zły tryb wideo. Zmieniam sobie na 25 klatek, żeby się zgadzał z klatkarzem, jaki tu mam na filmach. To chwilę też trwa, ale za chwilę, o, przeładowało nam się. I teraz, jeżeli wejdziemy sobie na eksport, żeby to sprawdzić na przykład, zaawansowane opcje i już mamy właściwy klatkarz. Zamykam to, co Wam tu pokazywałem przed chwilą. Zamykam sobie. No nie zapisujemy, bo mi to niepotrzebne. I otwieram sobie stary projekt. Od razu tu mam nawet na tym wyświetlane projekty, takie domyśle, więc klikam dwa razy. Wczytuje mi się ten projekt, który robiłem. Ok, tu są jakieś pliki, których mi brakuje, bo ja robiłem montaż z oś montażową, znaczy projekt właściwie inny, więc brakuje mi tych plików, ale nie będę ich szukał, bo w sumie nie są mi takie potrzebne one. Klikamy OK i nic się nie dzieje, po prostu będą, pokażę Wam, jaki będzie efekt, tylko tu mi brakuje na przykład pliku. To jest po prostu invalid, czyli po prostu brakujący, tak jakby wadliwy, no inaczej mówiąc. Dwóch plików mi brakuje, chyba tego też brakuje, albo tego, nie wiem, któregoś z nich chyba jeszcze brakuje. Nic nam to nie robi przy montażu. Jak na czterech tu jest zrobione, z tym, że czwarty mam wyłączony tryb wideo tu, tą ikonką oka, dlatego że te pliki są takie dodatkowe, które no tam są mi zbędne albo wykorzystuję czasami, więc sobie dałem na wyższą oś czasu, tak? Tak wygląda ten montaż. I jakie tu filtry stosuję? Głównie to jest kompresor, żeby wyrównać dźwięki, bo wiadomo, raz bliżej mikrofonu, raz dalej, więc sobie wyrównuję te dźwięki. I to są ustawienia domyślne, za wyjątkiem make up gain, czyli podbicia głośności. Tu sobie w trybie edycja to wszystko robię, bo to jest wystarczający tryb. Nie wiem, te tryby porobili tam inne, ale to według mnie to niepotrzebne to jest właściwie. Edycja wystarczy. Więc robię sobie edycję, tu mam zaznaczone mierniki tylko dźwięku, miernik dźwięku, żeby pokazywało mi te skoki dźwiękowe. Po prostu sobie kompresorem trochę podbijam, tak żeby nie wchodziło na zeszycik, nie wchodziło powyżej minus 5, no bo później są przestery. No i korekcja kolorów, to już na końcu robię, albo po prostu trochę są tam podbite kolory tylko. No, korekcja się czasami trochę przydaje. Ale generalnie oczywiście operujemy na samodzielnych plikach, więc jeżeli mam jakiś plik, to koryguję go, o, na przykład tu, miałem za cicho trochę, więc sobie wziąłem wzmocnienie. To jest ta moja główna oś czasu. Na przykład tu, co tu jeszcze mam? Wzmocnienie i tu jeszcze sobie rozmiar i pozycja. Wziąłem filtr taki, który przybliża mi ten obraz. Albo jaka po prostu jest, o, robi taki przekaz, trochę zoom i ten
rozmiar i pozycja jest wzięte na keyframesach. To już omawiałem w poprzednim filmie, nie będę tego omawiał drugi raz. Dobra. To jest ta główna oś czasu. Ona oczywiście tworzy mi główny tu zręb tego. To są napisy. Napisy i różne filmy dodatkowe, które wziąłem na oddzielnej osi czasu, dlatego żeby mi się nie mieszało z tą główną narracją. Jeżeli wstawiacie sobie oczywiście jakiś dodatkowy napis czy filmik, to najlepiej włączyć ten przycisk tu, Ripple or Tracks, powiązanie między wszystkimi ścieżkami, dlatego że dzięki temu możemy sobie wstawiać i rozpychać wszystko to, co zrobiliśmy dotychczas, bez straty żadnej. To znaczy rozpycha nam się całość tego, co wcześniej zmontowaliśmy. Jeżeli chcemy wstawić taki plik, który nam nie rozpycha, na przykład jakiś tam sobie chcemy wstawić, no na przykład takie zdjęcie, tak? Otwieramy go. Jeżeli chcemy sobie go wstawić, ale żeby nam nie rozpychał tej osi czasu, no to wybieramy sobie najpierw ścieżkę, musi być podświetlona, kolor taki ten rudawy powiedzmy, czy zielono-rudawy i wtedy wciskamy sobie B. I dzięki temu wciśnięciu B nie rozpycha nam się nic, a to zdjęcie się wstawia tu. Jeżeli sobie wciśniemy nie B, tylko V, jeżeli mamy wciśnięty ten przycisk, to widzimy, że wstawia nam się ten plik, ale jednocześnie wszystkie ścieżki są rozepchnięte i w tą dziurę się wstawia plik. Także to jest takie fajne rzeczy, to taka podstawowa rzecz, którą trzeba wiedzieć, jak się wstawia dodatkowe takie pliki właśnie. To są wstawiane pliki. No i oczywiście jak mam dodatkowy plik, to tu sobie musiałem głośność obniżyć, bo to jest jakieś przestery by były. Tu jest trochę kolekcja kolorów, dlatego że było za ciemne to zdjęcie. Jeżeli wyłączę sobie, o, żeby coś było widać, to musiałem sobie wziąć tą korekcję kolorów. Podbiłem sobie tam trochę cienie, półcienie, o, żeby to było fajniej widać, tak? Także dodatkowe rzeczy. No i co jeszcze? I napisy tu daję też na tej dodatkowej osi czasu. Napisy daję, bo są dwa napisy. Napisy robiłem na innym filmiku, więc możecie sobie zobaczyć. No i jest zniekształć. Zniekształć to jest taki filtr, który powoduje nam takie jakby falowanie tego, o, widzimy, możemy sobie zniekształcić, także to falowanie jest takie bardzo duże, bardzo małe. Ja się wziąłem na nim minimalne, żeby ten napis nam tak o, trochę tak tak się poruszał, no. Możemy zrobić sobie bardzo duże nawet te fale oczywiście, ale takie minimalne, jak weźmiemy na jakieś niskie procenty, to fajnie nam się te napisy poruszają. To są dwa rodzaje tego falowania. Jeżeli sobie widzimy tylko to falowanie z tym napisem się zgrywa, a z tym napisem się zgrywa to niższe falowanie. O. Jeżeli sobie wyłączymy to wyższe falowanie, o, to widzimy, że to zniekształć dotyczy tych obu napisów, tak? Jeżeli byśmy sobie przenieśli tu, to wtedy to zniekształć jedno, albo może tak, o, to wtedy ten napis jest nieruchomy, bo to zniekształć jakby nie działa na ten filtr, który jest poniżej, można powiedzieć. Odwrotnie niż jak ustawiamy coś nad filmem, który chcemy pokazać. Trochę zamieszałem to, no ale to tak wygląda mniej więcej. Więc wstawiam sobie tu napisy i jeszcze tu był napis. A tu były takie wstawki wycięte, no to musiałem sobie oczywiście rozmiar i pozycja tu wziąć, żeby to jakoś tam ustawić w jakimś odpowiednim miejscu, bo jeżeli sobie wykasuję, no to widzimy, coś takiego jest, nie widać tego dobrze. Może powiększę tu. No, nie widać tego dobrze, więc rozmiar i pozycja jest tu konieczny. Tak samo tu, tylko troszkę w drugą stronę to wziąłem, obróciłem. Bo ten rozmiar i pozycja oczywiście możemy albo zoomować i obracać i ustawić w odpowiednim też miejscu. O, mamy tu te takie dodatkowe. Lewym przyciskiem możemy sobie to regulować.
I jeszcze jest subskrybuj na green screenie. Green screen robimy chroma key proste, teraz się to nazywa. Rozmiar, pozycja i obrót, żeby ustawić go w odpowiednim miejscu. Też oczywiście na keyframesach. Filmik do keyframesach mogę dać, więc nie będę tego dawał drugi raz. 3.51, tu taki moment filmu. Wstawiłem tu fotki. I teraz jeżeli wstawimy jakieś zdjęcia, to program no lepiej to shortcut jakoś ogarnął, że od razu nam wstawia, wypełnia format cały tą fotką, niezależnie jaka ona jest zrobiona. Najwyżej ją trochę rozciąga na tej zasadzie, ale od razu nam to cały ekran wypełnia, więc to poprawił trochę shortcut, tak? Tu mam dodatkowo taki efekt dźwiękowy pstryknięcia. Sobie zgrałem z aparatu i sobie powieliłem to, nie? Ctrl-C, Ctrl-V i sobie lecimy z tym, tak? Zamazywanie. Bo tu nie chciałem pokazać tu jakiejś osoby, która jest tu na filmiku, jak widać, więc no po prostu nie chciało mi się zamazywać poszczególnej tam twarzy czy coś, to wziąłem sobie mozaikę i dzięki temu zamazałem. O, zamazanie przez mozaikę, możemy sobie łatwo wypikselować cały obraz, robić sobie takie kwadraciki na przykład, tak? Trochę efekt jak w Minecraftie, kiedyś robiłem taki filmik. O, możemy sobie wypikselować, bo generalnie jest taki filtr oczywiście do tego, żeby... Kiedyś to się nazywał Spot Remover. Teraz to jest... Właśnie nie zapomniałem, jak to jest. O, usuwanie miejscowe. I tym możemy sobie tu usunąć. Też na keyframesach oczywiście się to da zrobić, bo są keyframes, tylko musimy sobie włączyć te keyframesy i możemy sobie już miejscowo zamazać tą twarz takim prostokącikiem. O, na przykład. Także pyk i ono już nam tu, o. Jeżeli sobie przytrzymamy lewym przyciskiem myszy, to te klatki nam się same robią. Musimy tu wyłączyć, żeby... W sumie nie wiem, dlaczego one się robią, te klatki. Bez sensu trochę to jest, ale dobra. Dla urozmaicenia wideo wstawiałem sobie też takie fragmenty utworów muzycznych. Z biblioteki YouTube'a to wziąłem. Z tym, że tu na całą tą ścieżkę, gdzie wstawiałem te fragmenty, dałem, no pogłośni to jest chwilowe, ale wzmocnienie dałem minus 25, bo te utwory są zazwyczaj za głośne, więc jest tu obniżona ta głośność, żeby później nie przeszkadzało w tym, jak ja tu mówię, różne rzeczy omawiam, tak? Jeśli chodzi o urozmaicenia, jeszcze tu dodałem, na przykład na przejściu dodałem sobie taki filtr Elastic Scale. Dzięki temu, jeżeli to wyłączę, to by było takie przejście 1:1, a jeżeli, znaczy tak jakby przenikanie się klipów, o, a jeżeli dodajemy sobie to Elastic Scale, to takie mamy dziwny efekt jakiś, o, na przykład, że on się nam tak jakby trochę tak dziwnie troszkę pojawia, tak, można tak powiedzieć, no, jest to ciekawsze o wiele wtedy. Także polecam stosować różne filtry. Czy tu jakiś filtr stosowałem na przykład dalej? Nie stosowałem, ale możemy też sobie na przykład, nie wiem, jakiś glitch na przykład zastosować. I już mamy takie oczywiście ciekawsze przejście do glitcha. Oczywiście najlepiej jakiś efekt jakbyśmy dodali. Oczywiście. No, ale nawet taki bez efektu to jest fajne przejście na glitchu, tak? Z tymi przejściami warto sobie właśnie dodawać te filtry, żeby to było ciekawsze zawsze. Jeżeli sobie nagrywacie ekran, ja często tak robię, mam słaby monitor, bo tam jakieś 19 cali i ten obraz ma nawet nie ma Full HD, więc ja sobie stosuję wyostrzenie wtedy taki filtr. Dzięki temu możecie sobie poprawić jakość tego, sztucznie trochę oczywiście, jakość tego obrazu. Nawet w ustawieniach takich domyślnych jest ok, no ale możecie sobie dostosować do swojego ekranu jak chcecie. Ja sobie to stosuję. Tu jest jeszcze oczywiście filtr rozmiar i pozycja, żeby sobie ten obraz dostosować do tego, co chcę pokazać. Nie chcę całego pulpitu, tylko akurat tu chciałem suby pokazać. To jest na koniec tego filmiku.
sam koniec. Więc jest coś takiego. No i tu jeszcze tam pojawienie się obrazu. Jeżeli klikniecie na początku w tą taką kółeczko migające, to jest pojawienie się obrazu i możemy sobie wziąć dostosuj. Wtedy, jeżeli sobie bez tego dostosuj, to on się pojawia jakby z takiej czerni wychodzi. Teraz wam pokażę. O, czerń i się pojawia, a jeżeli bierzemy to dostosuj, to przejście jest takie płynne. Podobnie akurat to wygląda, ale jeżeli sobie na przykład przesuniemy trochę w bok, o, to lepiej wtedy widać, że to nam się wyłania lepiej z tej takiej czerni, powiedzmy, tak? No, a na końcu, czyli to wyostrzenie było, tak? Jeżeli stosujecie ekran, to jest dobry trik taki. Na koniec eksport pokażę, jak robię. Eksport wciskamy, zaawansowane opcje i no to akurat tu jest klatkaż 29.9. Robię sobie tak. Lepsza jakość albo w ogóle najlepsza, jeżeli robię już ostateczny taki rendering. Robię tam próby 2-3 raz, 2 albo 3 razy czasami renderuję, żeby zobaczyć, jak ten film w ogóle wyszedł, co tam poprawić. Robię to w kolejnych przybliżeniach. Jeżeli ostateczny rendering, to jakoś lepsza, a tu najważniejsza sprawa to jest, ustawiam sobie przepływność tego, żeby nie była na zmienną, bo to nie wiadomo, co nam wyjdzie z tego. Albo ustawiam sobie stałą wtedy, albo uśrednioną najczęściej, żeby mieć jakąś tam trochę elastyczność. Ja nagrywam w 30 milionach tych bitów. Jeżeli nawet nagrywacie tam powiedzmy w 12, jeżeli sobie sprawdzicie we właściwościach pliku, to widać po prostu. Jeżeli sobie nagrywacie nawet w niższej jakości, to warto sobie podwyższyć trochę nawet do 20 milionów bitów, bo wtedy YouTube lepiej to łyka i lepszą nam jakość później serwuje ostateczną. Tak? Nawet niektórzy twierdzą, że jeżeli robimy sobie projekt, to lepiej sobie ustawić 4K od razu projekt, na przykład tu. I wtedy, tylko oczywiście wtedy musimy na nowo wszystko posklejać, bo jeżeli sobie ustawimy w projekcie wyższą rozdzielczość, to w eksporcie oczywiście też uzyskamy tą wyższą rozdzielczość, ale jeżeli musimy sobie wszystko to wtedy poprawiać, o widać, że brakuje, no to akurat zignoruj to robimy, no to już nam się chce eksportować. Dobra, nie chcę na razie eksportować, tylko chciałem jeszcze pokazać właściwości tego eksportu, tak? Wideo, jeżeli weźmiemy. Teraz mamy Full HD, nie Full HD, tylko 4K. I by było niby wszystko ok, jak przy eksporcie zmienimy, ale widzimy, o, na przykład teraz zdjęcia się porypały, popsuły. Musimy to wszystko sobie jakby na nowo zrobić, czyli nie możemy montować Full HD, a później eksportować 4K. Eksportu zrobić, bo nam się te wszystkie rzeczy popsują, można powiedzieć. No nie wszystkie, no bo, ale tak jakby, o, widzimy, że wszystko nam się to rozjechało. Eksport niestety musi być zgodny z tym, który ustawiliśmy na początku w ustawieniach, jak zaczynamy montować. Bo jeżeli sobie sam eksport chcemy tylko zmienić, no to niestety nie wyjdzie to nam dobrze. Więc źle. Musimy sobie od początku ustawić eksport zgodny. No możemy sobie klatkaż ewentualnie zmniejszyć, chociaż tam trochę mogą być znowu problemy z keyframesami, ale no ten eksport musi się zgadzać z tym, który ustawiliśmy na jak zaczynaliśmy montować, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nam się tu spierdzieli. Teraz zmieniłem na ten Full HD, który miałem przy robieniu tego całego materiału i wtedy nam się zgadza. Oczywiście tam miałem klatkaż 29, teraz wziąłem sobie 25. No to nie jest aż tak istotne, bo tam trochę te keyframes mogą nam nie powchodzić tak jak trzeba. Trochę się może różnić, ale to nie jest, zazwyczaj nie robi to jakiejś różnicy, no chyba, że bardzo precyzyjnie coś ustawiacie, no to wtedy tak. Ale jeżeli nie ustawiacie tego precyzyjnie, to wystarczy format ten sam mieć właśnie przy ustawieniu na początku, jak przy eksporcie.
Także o tym eksporcie trzeba pamiętać. No i oczywiście ta uśredniona przepływność musi być, lepiej ustawić na uśrednioną. Ja tak robię i to jest według mnie dużo lepsze. To tyle na dzisiaj. Napiszcie, czy to się przydało, czy robić jednak takie odcinki konkretne o czymś, czy taki zbiorczy montaż. I to by było na tyle. Także jeżeli